Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym poświęconym problematyce, którą żyjemy od bardzo dawna, od dużego czasu, do której musieliśmy się przyzwyczaić jako społeczeństwo. Ale ten problem dzisiaj postaramy się dla części grudziądzan, szczególnie tych starszych, czyli seniorów, postarać się wspólnie z korporacją Metz Taxi rozwiązać. Otóż proszę Państwa, od soboty, jak Państwo doskonale wiecie, działa lockdown. Zamknięcie praktycznie wszystkich instytucji centrotwórczych w kraju, próba ograniczania migracji osób do niezbędnego minimum, a cel jest podstawowy, ograniczenie zachorowań, a co za tym idzie, bardzo groźnych powikłań, a nawet śmierci w przypadku mieszkańców naszego kraju. Szanowni Państwo, rozpoczęta została akcja szczepień. Szczepienia odbywają się również w Grudziądzu, odbywają się w kilkunastu miejscach i dlatego ta dzisiejsza konferencja, ten dzisiejszy briefing będzie właśnie temu tematowi poświęcony. Otóż, Szanowni Państwo, mając na uwadze to, że są szczepione aktualnie i zapisywane na szczepienia roczniki populacji 1952-1954, postanowiliśmy wspólnie z korporacją taksówkarską Metz Taxi wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, głównie seniorom, i zaproponować Państwu ciekawą, mam nadzieję, ofertę, z której grudziądzanie skorzystają. Oferta ta ma polegać na tym, że firma korporacyjna Metz Taxi, grudziądzka firma taksówkarska, będzie dowoziła wszystkich seniorów, mieszkańców Grudziądza, do punktu szczepień, który w danym dniu będzie funkcjonował, z którego po prostu ta dana osoba będzie udawała się na szczepienie. Jednorazowy kurs, czyli do wózka w miejsce szczepienia, będzie pobierana opłata symboliczna w wysokości 2 zł. Więc każda osoba, która danego dnia będzie udawała się na szczepienie, korzystając z usług firmy Metz Taxi, za 2 zł uda się do swojego punktu, do którego ma zapisane danego dnia szczepienie. Jak Państwo doskonale wiecie, system rejestracji i zapisu wygląda w ten sposób, że każda osoba zapisana dostaje SMS-ową informację na wskazany przez siebie numer z potwierdzeniem PESEL-u i skierowaniem na szczepienie danego dnia w dane miejsce o danej godzinie. I z taką informacją osoba, która zadzwoni po taksówkę, taksówka przyjedzie i udokumentuje tu to, pokazując SMS-a, że się udaje na szczepienie, firma Metz Taxi zawiezie takiego seniora właśnie we wskazany adres. Bardzo proszę, oddaję głos panu Lubiatowskiemu z firmy Metz Taxi. Dzień dobry Państwu, przedstawić. Łukasz Lubiatowski, Metz Taxi. Tak jak tutaj poseł Szymański wcześniej wspomniał, wspólnie organizujemy inicjatywę dowozu naszych seniorów grudziąckich tutaj do przychodni na szczepienia. Tak jak wspomnieliśmy, wartość kursu to jest symboliczne 2 zł, tak aby każdy mógł z tej usługi skorzystać. Jeżeli chodzi o identyfikację tego przejazdu, prosimy, aby każdemu kierowcy przed rozpoczęciem kursu pokazać SMS-a, że jedzie się na szczepienie. I z rzeczy takich tutaj jeszcze technicznych, o które byśmy prosili, aby senior, który zamawia taksówkę, powiedział, że prosi o taksówkę na szczepienie, dlatego że do tego dedykowaliśmy prawie 30 taksówek, które typowo są przeznaczone teraz do 9 kwietnia do wożenia seniorów na szczepienie. Te samochody są po prostu częściej w ciągu dnia dezynfekowane, przygotowane w ten sposób, aby w tej podróży do punktu szczepień nie zadziało się nic związanego z zakażeniem. Prosimy do korzystania w jak najszerszej formie z naszej inicjatywy, dlatego że uważamy, że jest to o wiele bezpieczniejsze niż podróż komunikacją miejską bądź pieszą. Ja mam pytanie, mogę? Bardzo proszę. A kto to sfinansuje w ogóle, bo to ta akcja będzie trwała, rozumiem, przez kilkanaście dni. I czy Państwo tak faktycznie charytatywnie będziecie jeździć, czy może z budżetu pana posła jest to dofinansowane? Może ja odpowiem, a pan Łukasz uzupełni. Dokładnie tak. Zakres czasowy naszej oferty, którą skierowaliśmy do grudziądzan, jest objęty okresem, do którego trwa lockdown, czyli do 9 kwietnia. I tak z panem Łukaszem ustaliliśmy, że do 9 kwietnia będziemy jakby wychodzić z tą inicjatywą do grudziąckich seniorów. Całość odbywa się przy udziale środków bezpośrednio prywatnych, moich, no i firmowych pana Łukasza. Tutaj to jest nasza wspólna inicjatywa. Uznaliśmy wspólnie, że nie ma absolutnie takich powodów, żeby ryzykować zdrowie i życie ludzi, żeby dojeżdżali do punktu szczepień komunikacją zbiorową bądź w jakikolwiek inny sposób, żeby to ryzyko ograniczyć do minimum, i uznaliśmy, że po prostu pan Łukasz da coś od siebie, ja coś dam od siebie i taka wspólna akcja będzie skierowana do Grudziądza. Mam nadzieję, że szerokie grono mieszkańców z tej profilaktycznej, gdyby co, akcji skorzysta.
pojazdów, jeżeli chodzi o wożenie osób starszych na szczepienia, że jest to obojętne, można taksówkę sobie zamówić z wyprzedzeniem czasowym dzień wcześniej, można zamówić też 15 minut przed godziną, na którą senior ma szczepienie. Jesteśmy przygotowani na każdy wariant, nie ma możliwości, że się spóźni.